To pozwólcie, że tak oficjalnie was przywitam, bo w kościele to już tak trzeba było patrzeć na zegarek. W ogóle przepraszam za to opóźnienie małe, ale też pierwsza sobota miesiąca i pewne obowiązki przy parafii i odwiedziny chorych, których na szczęście dzisiaj nie miałem zbyt wielu i się obawiałem. Najbardziej takie dwie panie, które przyjmują Komunię Świętą i księdza na pierwszą sobotę miesiąca dwa razy na rok. To tak rzadko, jak im się przypomni. No i akurat wiedziałem, że dzisiaj do nich mam przyjść, bo prosiły, dzwoniły przez sąsiadkę. No i one tam gdzieś na końcu były i tak mówię, że no jak się babcie rozgadają, to na pewno nie ma szans. Będzie o 12:00. No i Pan Bóg wysłuchał moich modlitw. Zresztą miał blisko, bo go tutaj miałem przy sobie. I jak otworzyłem, jak zapukałem do nich do drzwi, to oj, zapomniałyśmy, że ksiądz przychodzi dzisiaj. No niestety nie przyjmiemy księdza. Mówię, co za szkoda, to następnym razem. Tak mi przykro po prostu. Dwie panie, one tam zawsze sobie lubią pogadać przy okazji spowiedzi, no i to wiedziałem, że szybko nie pójdzie. Także cieszę się z tych rekolekcji, z tego dnia skupienia. Popatrzcie, jak właściwie życie samo dało nam temat, nad którym się pochylamy, bo z jednej strony to było ustalone dużo wcześniej, że będziemy mówić o Eucharystii, a z drugiej strony, no niestety, doświadczenia ostatniego czasu, tygodnia, wojna na Ukrainie, no każe nam spojrzeć z tej właśnie perspektywy na ten wielki dar, jakim jest Msza Święta, i szukać właśnie w niej, w Eucharystii, odpowiedzi na te najważniejsze pytania, jakie mogą się rodzić dzisiaj w naszych sercach. I to, co mówiłem na homilii w czasie Mszy Świętej, nie wiem, ilu z was było, bo chyba was jest teraz trochę więcej niż w kościele, takie mam wrażenie, ale jeżeli nie słuchaliście tej homilii, to koniecznie sobie odsłuchajcie, jest nagrana, więc tam potem na moim kanale będzie można odsłuchać, bo ona jest takim bardzo ważnym wprowadzeniem. Przede wszystkim tam staram się odpowiedzieć na pytanie, na ile Eucharystia pomaga nam poradzić sobie z różnego rodzaju lękami, które mogą się w tym czasie zrodzić. I właściwie większość kontaktów, jakie miałem w tym czasie z różnymi ludźmi, no to one były właśnie na tym gruncie, że ktoś przychodzi zatrwożony, przestraszony. No i mówi, proszę księdza, co to teraz będzie? Koniec świata. No bo jakby nie patrzeć, no nasze pokolenie właściwie tego nie doświadczyło. Pokolenie naszych rodziców to może tam tych starszych zupełnie, ale tych młodszych to też nie. A więc nikt nie jest na coś takiego przygotowany, nie bardzo wiemy, co mamy robić. I owszem, można uciekać do różnego rodzaju poradników. Na YouTubie już się pojawiają jakieś takie filmy instruktażowe, jak się przygotować na wojnę, na apokalipsę i tak dalej. No, ale przecież my mamy już tę instrukcję w ręku od 2000 lat, Pismo Święte. I jedyne, co my jako katolicy możemy zrobić w tym czasie, to rzeczywiście sięgać do Bożego Słowa, bo tylko to Słowo może dać nam pokój, prawdziwy pokój serca. Ja już miałem do czynienia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne recepty na ten czas i na ten poprzedni, koronawirus i tak dalej. No i chyba sobie nie poradzili do końca, tak, budując na tych swoich własnych receptach. Ale jeżeli zaczniemy słuchać Boga, jeżeli będziemy słuchać Jego recept, to przejdziemy przez ten czas i przez ten, który jest teraz, i przez kolejne niespodzianki, które pojawią się w świecie. No, nie ma się co oszukiwać. Pan Bóg mówi, to jest napisane w Piśmie Świętym, w Apokalipsie, nie tylko, też w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, że te czasy bezpośrednio poprzedzające Jego ostateczne przyjście to będą czasy wojen, ucisków i kataklizmów. Czyli to są sprawy, no, za którymi nie przypadamy, mówiąc tak delikatnie, które rzeczywiście powodują, że wielu ludzi teraz się bardzo, bardzo gubi. No i to jest takie właśnie obudzenie się, może nawet i konieczne. Konieczne, ponieważ wielu ludzi dzisiaj żyło tak, jakby Pana Boga nie było. Że właściwie świat, życie to taka jedna wielka zabawa, mamy się bawić, świetnie imprezować, dorabiać. No i nagle Pan Jezus pokazuje, że no, to nie jest tak. Ty możesz wszystko stracić w jednym momencie, i po prostu musisz być gotowy na spotkanie ze mną. Twoja dusza ma być gotowa na spotkanie ze mną. Ty musisz myśleć o swojej duszy, o swoim zbawieniu. No i też dlatego tak mocno akcentowałem w dzisiejszej homilii to, że jedyne, czego mamy się bać, to szatana, który może naszą duszę strącić do piekła. I tego, co za nim stoi, czyli grzechu, życia w grzechu. Tego mamy się bać. I im kto jest dalej od Pana Boga, im bardziej lekceważy sobie tę sprawę, tym bardziej Pan Bóg będzie nim wstrząsał.
tym więcej doświadczy cierpienia. Pan Bóg oczywiście tego nie chce. Ale Bóg to dopuści po to, żeby ci ludzie się nawrócili, żeby zaczęli o Nim myśleć. Na pewno moglibyście tutaj podać kilka przykładów, czy to swoich bliskich, przyjaciół z rodziny, no, którzy żyją właśnie w taki sposób, jakby Boga nie było, jakby się z Nim nie liczyli. I myślę też, że doskonale wiecie, czego można się spodziewać, jakie mogą być ich reakcje na to wszystko, co się dzieje. I albo to będzie rzeczywiste przebudzenie się i jakieś tam pierwsze spowiedzi święte. No, wczoraj był pierwszy piątek miesiąca i muszę powiedzieć, że się pojawiły takie 3 spowiedzi po latach. I jestem przekonany, że te wydarzenia ostatniego tygodnia przyczyniły się do tego, że ci ludzie przyszli. Więc jeżeli tylko w mojej małej parafii 3 osoby przyszły, no to patrząc w skali Polski, wszystkich parafii, no to tych ludzi już byłoby tam dziesiątki tysięcy. Więc to jest na pewno coś wielkiego. I za to trzeba Panu Bogu dziękować, że takie przebudzenie jest, że już są pierwsze owoce tej modlitwy, która teraz się ostatnio zaczyna pojawiać w kościołach i nie tylko. A więc to będzie pierwsza opcja, że ludzie zaczną się nawracać. Druga, no, że będzie coraz większy bunt w stosunku do Pana Boga i obwinianie Go za to wszystko, co się dzieje i to słynne Boże, gdzie jesteś, Boże, gdybyś był, nie dopuściłbyś do tego i tak dalej. Te nagminne powtarzane podczas wszystkich kataklizmów, jakie spotykają się, jakie pojawiają się na świecie. Jakby człowiek ciągle nie pamiętał, że to on sam odpowiada za zło, które jest na świecie, a konkretnie grzechy, w których żyjemy, na które dajemy przyzwolenie. I to jest druga opcja, bunt przeciwko Panu Bogu. No i trzecia opcja, czyli no niestety ucieczka przed tym. No na różne sposoby można uciekać. No najczęściej myślę, że ta sprawa chyba nie wymaga jakiejś wielkiej inteligencji, no to będzie alkohol, narkotyki, no niestety też pewnie nie jeden skróci sobie życie przez samobójstwo. Tak zresztą było zawsze. Ilekroć były tego rodzaju sytuacje kryzysowe, w taki sposób ludzie radzili sobie w tych sytuacjach. Ale czy właśnie o to chodzi? Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, ilu takich ludzi może być, pewnie o wiele więcej niż tych, którzy wczoraj przystąpili do spowiedzi, czy przystąpią w najbliższym czasie, to mamy prawo być przerażeni, ile dusz pójdzie na wieczne potępienie. A więc tym bardziej musimy się dzisiaj modlić, mobilizować i pytać Boga, co możemy zrobić, żeby ratować te dusze. I teraz kolejny krok, bo wśród tej trzeciej grupy, czyli tych, którzy uciekną w używki, alkohol czy samobójstwa, będzie bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo dużo młodych ludzi. Oni sobie najpewniej nie poradzą z tym, co się dzieje. To jest pokolenie bardzo słabe. Słabe i duchowo, i psychicznie. I myślę, że przede wszystkim widzimy, że jest potężny problem ze słabą religijnością u młodego pokolenia. Więc jeżeli oni nie mają zakorzenienia w Bogu i nie potrafią u Niego szukać pomocy w tych trudnych, kryzysowych sytuacjach, no to wtedy rzeczywiście potrzeba, abyśmy podjęli jakiś rodzaj takiej refleksji, co możemy zrobić, żeby im pomóc, żeby ich nie zostawiać samymi. Bo przecież wszyscy tu zgromadzeni, no myślę, w jaki sposób są złączeni troską o młodzież, miłością do młodzieży. No właśnie to miejsce, Lednica, ono wyrosło na gruncie miłości do młodzieży, pragnienia przyprowadzenia ich do Pana Boga, pragnienia zawalczenia o ich duszę. I to jest pierwsze i naczelne pragnienie Ojca tego miejsca, Ojca Jana Góry, no, który już tam za światów jest i tam przy Bogu, ale co przy Bogu? Przy Bogu nadstawia ucha i prosi, żebyśmy się modlili właśnie w tej intencji o młodzież, aby w tym trudnym czasie się nie pogubiła. I co by powiedział? Rozkochajcie ich w Eucharystii. W sumie powiedziałby dokładnie to, co on sam robił w ciągu swojego życia. Czyli co robił? Sam kochał Eucharystię, ale o tym jego ukochaniu Eucharystii to jeszcze będę mówił w trzeciej konferencji, ale też uczył innych kochać Eucharystię, rozumieć Eucharystię. Wskazywał na jej wartość. I to dzisiaj każdy z nas musi robić. Najpierw samemu pokochać Eucharystię, zrozumieć czym jest, docenić ją i potem też przekazywać tę wartość innym. Naprawdę dzisiaj piorunujące wrażenie robi osoba, która ma w sobie pokój. W tej sytuacji, kiedy się spotykamy w gronie ludzi, którzy są spanikowani, przestraszeni. To już było przy tym poprzednim doświadczeniu tego koronawirusa. Jeżeli ktoś przychodzi, ma w sercu pokój, nie boi się i tak dalej, w żaden sposób się nie zabezpiecza, jakiś taki niepotrzebny, zupełnie paniczny,
No to wtedy wszyscy się patrzą na taką osobę, jak na wariata. A ty się nie boisz? A co ty tam masz? Co ty kryjesz? Jakiś eliksir i tak dalej. No tak, mam taki eliksir. Zgadza się, to jest taki eliksir. Ciało i krew Pana Jezusa. To jest właśnie to. To jest ta moc, która daje mi siłę, żebym się nie bał. Żebym wiedział, że w Nim, w Chrystusie, jest moja ucieczka. A więc w spotkaniu z Chrystusem nabieramy sił do tego, żeby poradzić sobie z tym, co jest najtrudniejsze w naszym życiu. Jeżeli będziemy świadkami tego spotkania z Chrystusem, będziemy świadkami dobrego przeżywania Eucharystii, niczego nie musimy się bać. Ten pokój Chrystusa przejdzie na innych ludzi i doprowadzimy ich do Chrystusa. Myślę też, że trzeba dzisiaj powtarzać nie tylko młodym, bo już myślę, że właściwie wszystkim, jak bardzo Eucharystia umacnia nas w chwilach krzyża. Jest świadectwo wielu świętych, ale najbardziej takie, które zapadło mi w pamięć, to właśnie świadectwo młodej kobiety, nazywała się Chiara Luce Badano, może gdzieś tam kiedyś słyszeliście o niej, albo obiło się jej nazwisko wasze uszy. Jeżeli nie, to warto w internecie sobie poszukać, jest tam parę filmów dokumentalnych na jej temat. Bardzo młoda kobieta zachorowała na raka kości i to w tej najgorszej odmianie, która wiązała się z wielkim bólem, a to była przecież młoda, zdrowa, piękna, wysportowana kobieta z marzeniami. Jeszcze chyba nie miała wtedy 18 lat, jak się o tym dowiedziała. I co zrobiła w tym momencie, kiedy się dowiedziała? No to, co rzeczywiście, czym żyła, co było w jej sercu, no uciekła do kościoła przed Najświętszy Sakrament i mówi, że trwałam tam, przeszło godzinę, ale jak wyszłam z tego kościoła, to już wszystko miałam poukładane. Potem to już tylko przyjmowałam to, co zesłał Bóg. I za każdym razem, kiedy przyjmowała Komunię Świętą, kiedy uczestniczyła w Eucharystii, dopóki mogła to robić osobiście, to była tam właśnie po to, żeby Pan Jezus ją umacniał w chwilach krzyża. I takie świadectwo to nie tylko właśnie taka jak ona, ale to każdy mógłby tu powiedzieć, bo myślę, że mielibyśmy wiele do powiedzenia. Wszyscy jak tu jesteśmy w tych różnych, trudnych doświadczeniach życia, w tym doświadczeniu krzyża, Eucharystia była pierwszym miejscem, gdzie szukaliśmy wszelkiego rodzaju pomocy. I o tym trzeba mówić. To trzeba tym ludziom mówić, powtarzać. Jeżeli ktokolwiek was kiedyś spyta w tym czasie, co teraz jest, jak sobie radzisz w tym trudnym momencie, to mów, chodzę na Eucharystię, chodzę na mszę świętą, nawet częściej niż zazwyczaj. Oby to była prawda, że tak jest. I to jest właśnie dla mnie źródło mojego pokoju. Ja się nie martwię. To nie znaczy to, że jestem, tak jak już mówiłem na kazaniu, że jestem ślepy, że nie widzę, co się dzieje. Ja widzę, co się dzieje, ale przede wszystkim chcę widzieć to przez pryzmat Boga, który z wiarą, nadzieją, miłością, który daje nam życie wieczne, który pokazuje nam na wieczność, nadaje sens temu, co się dzieje w świecie. Tak więc nigdy wcześniej w historii, znaczy w historii tej współczesnej, nie było takich sytuacji, że było koniecznością zbliżyć się do Boga, tak jak właśnie dziś. I w Eucharystii szukać sił i pomocy, aby móc przyjąć to, co niesie ze sobą każdy dzień. Jeżeli uważamy, że można być dzisiaj letnim katolikiem, no to już ten czas się skończył. Jeżeli ktoś chce być takim letnim katolikiem, no to już po nim. To tam diabeł go ustrzeli tymi nabojami, o których też mówiłem w czasie kazania. Lękiem, strachem, nienawiścią i tak dalej. Więc skończył się ten czas. Trzeba brać wiarę na serio. I nareszcie zacząć myśleć nad tym, co się dzieje chociażby właśnie na ołtarzu, w konfesjonale, w sakramentach, przez kapłaństwo, przez moją własną modlitwę i tak dalej. I wy będziecie tego świadkami. Owszem, znajdą się też tacy, którzy w jakiś szczególny sposób doświadczą tego cierpienia. No bo na przykład stracą kogoś bliskiego. Już myślę, że powoli się tak zaczyna dziać. I także wtedy uczymy się przez Eucharystię oddawać Panu Jezusowi to nasze cierpienie. Bo On przecież robi to samo w czasie każdej mszy świętej. Swoje cierpienie oddał Ojcu. Nadał sens tej męce, którą sam przeżył. I my chcemy się od Niego uczyć. W czasie Eucharystii to, co jest naszym cierpieniem, to, co straciliśmy, może kogoś bliskiego, czy to przez Jego śmierć, czy przez odejście od Boga, oddajemy to cierpienie Chrystusowi. On oddaje swojemu Ojcu. Bóg to przyjmuje. W intencji jakiejś konkretnej,
o zbawienie jakiejś osoby, którą mamy w sercu, o pokój na świecie, o odwrócenie tego zła, o zbawienie grzeszników i tak dalej. Eucharystia uczy nas ofiarować to niezawinione często cierpienie Chrystusowi, tak jak On to niezawinione swoje cierpienie oddał swojemu Ojcu. I możemy być pewni, że będziemy mieli jeszcze mnóstwo okazji, aby składać Panu Bogu tego rodzaju dary, ofiary. Ostatnie 2 lata naprawdę obfitowały w takie sytuacje. Ktoś oddawał Panu Jezusowi choćby niemożność częstego chodzenia na Eucharystię, bo był taki czas, że kościoły były zamknięte, że ktoś chorował w tym czasie, też nie mógł być w kościele. Może straciliśmy kogoś bliskiego. Bez wątpienia we współczesnym świecie jest wiele cierpienia. Ale popatrzmy, tam gdzie jest wiele cierpienia, też można się bardzo łatwo na to cierpienie uniewrażliwić, przyzwyczaić się do niego i powiedzieć, to jest pewna norma. Mnie to już nie rusza. I znowu, chodząc na Eucharystię, uczymy się tego, by nigdy się nie oswoić z cierpieniem. Że cały czas w nas porusza jakąś część naszej duszy, naszego serca, które będzie cierpieć. Będzie cierpieć i będzie to składać Bogu. Dziś niestety znowu wielu ludzi oswoiło się z cierpieniem bliźnich i tak dalej. Dzisiaj wielki poryw, pierwszy tydzień. Wielu okazało swoje serce, wspomagając ofiary tejże wojny na różne sposoby. Ale jak to będzie za 2 tygodnie, za miesiąc, za kilka miesięcy, może za parę lat, kiedy już to nie będzie takie medialne i kiedy nie da się wypromować w taki sposób, bo też niektórzy właśnie to w tym czasie zrobili. Chociaż oczywiście nie chcemy tego oceniać, ale jak wiemy, po prostu znamy życie, jak to czasami bywa. Jak to będzie z tą naszą reakcją na cierpienie za kilka lat? Kiedy chodzimy na Eucharystię, to nigdy się nie przyzwyczajamy do ludzkiego cierpienia. Zawsze nas dotyka tak, jak dotyka samego Chrystusa. Bardzo mi się spodobało świadectwo pewnej młodej kobiety, bardzo Bożej. I ona powiedziała, że jak się dowiedziała o wojnie, jak tam zobaczyła te pierwsze obrazki w telewizji, to ona chodziła cały dzień, taka smutna i jedyne, co mówiła, Panie Jezu, jak Tobie musi być teraz przykro, jak Ty musisz teraz cierpieć, jakbym tylko mogła Ciebie teraz jakoś pocieszyć, Ty najbardziej cierpisz, bo wiesz, co się dzieje. I ona się koncentrowała wokół Pana Jezusa, wokół Jego cierpienia. Mi się to niesamowicie spodobało. No właśnie, tego nas uczy też Eucharystia. Że patrzymy na ludzkie cierpienie przez pryzmat Chrystusa, jak On to widzi. Nie jak my widzimy, nie jak pokazują to media, ale jak On to widzi. I chcemy to także składać pod Jego krzyżem. Eucharystia pomaga nam także przeżywać nasze własne cierpienie. Wtedy zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia. I wtedy też otwieramy się na pomoc, którą Pan Jezus nam daje w tych trudnych momentach. Ale też, jak już powiedziałem, Eucharystia otwiera nam oczy na źródło każdego cierpienia i zła, a to jest zawsze ludzki grzech. Przykra prawda, ale prawda. Na Ukrainie, w Europie dokonuje się najwięcej aborcji. Przykra prawda, ale prawda. Tam kwitnie biznes surogatek. Kobiet, które zachodzą w ciążę, rodzą dzieci i na części zamienne to wszystko idzie. Albo ewentualnie sprzedaje się na zachód te dzieci. Przykra prawda, ale prawda. Niewielu ludzi tam się modli. To są świadectwa kapłanów, którzy tam pracują. Często odchodzi tam kilkanaście osób na całą niemałą miejscowość, na mszę, na Eucharystię. Nie mówię o katolikach, ale też i wiara prawosławnych pozostawia wiele do życzenia. Że wielu pochłonął materializm, ten łatwy pieniądz, który można było zarobić za granicą. A więc to nie o to chodzi, żeby też ich oskarżać, że sami sobie winni. Nie. Ale chodzi o to, że bez wątpienia to, co się teraz dzieje, jest także owocem jakiegoś ludzkiego grzechu, który gdzieś się pojawił. I to też mi powiedziała pewna osoba, która bardzo dobrze zna ten region, tam mieszka, pracuje wśród katolików. Tam jest ogromny problem nieprzebaczenia między tymi dwoma narodami, między Ukrainą i Rosją. Tam się kumuluje po prostu już wielopokoleniowe nieprzebaczenie, z którym nic nie robiono, bo jeżeli tam nie ma właśnie modlitwy, mszy świętej, jakiejś Bożej łaski, żeby wyjść do drugiego człowieka z darem przebaczenia,
No to tylko się to wewnątrz kumuluje w człowieku i jeden szuka okazji, by dołożyć drugiemu. I to nieważne, kto jest tu agresorem, kto jest ofiarą, bo to tutaj granica jest bardzo cienka. I to też nie dotyczy tylko i wyłącznie tego miejsca na świecie. To mogłoby się wydarzyć dokładnie gdzie indziej. I pewnie się też wydarzy. I dlatego tak bardzo trzeba uważać na to, co dzieje się w naszych sercach. Co dzieje się szczególnie właśnie w tej materii grzechu. Myślę, że to jest nasze zadanie jako kapłanów, że musimy o tym mówić bardzo wyraźnie i mówić o tym często, że zło na świecie nie bierze się znikąd, że bierze się z ludzkiego grzechu. Wielu ludzi dzisiaj o tej nauce zupełnie zapomniało. Albo też znają taką naukę, ale ją po prostu ignorują. Jeżeli chodzę na mszę świętą, jeżeli wiem, po co tutaj jestem, staje się wrażliwy na obecność zła w moim życiu, obecność grzechu i chcę z nim walczyć. Ale jeżeli mszę świętą traktuję w sposób bardzo letni, tak z przyzwyczajenia, to jestem już tylko o krok, żeby redukować myśli o grzechu praktycznie do niczego. Że to nie ma znaczenia, czy ktoś żyje w grzechu, czy nie. To jest jego prywatna sprawa. Klasyczna redukcja wynikająca z oddalenia się od Pana Boga. Albo jeszcze pójdzie to w taką stronę, która dziś jest bardzo modna, niestety także w kręgach niektórych osób w kościele, teologów, że człowiek nie jest zdolny do tego, by popełnić świadomie grzech ciężki. Czyli właściwie nie ma grzechu ciężkiego. Czyli można zawsze przyjmować komunię świętą, jak to ma miejsce na Zachodzie. Oni mają to świetnie wytłumaczone przez tych pseudoteologów. Człowiek nie jest w stanie świadomie zgrzeszyć ciężko. Tak się ludziom tłumaczy. No idealna sytuacja. Robię najgorsze zło, jakie może mi przyjść do głowy i mogę sobie powiedzieć, że mogę się usprawiedliwić, że jestem usprawiedliwiony. I to jest właśnie wielki i poważny błąd, który oczywiście bierze się stąd, że odeszliśmy od Ducha Eucharystii. Każdy człowiek musi zwalczyć w sobie tego rodzaju pokusy do takiego myślenia, jeżeli chce dostać się do nieba. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Do nieba z grzechem ciężkim nie ma wstępu. Nie ma wstępu. A niektórzy mówią, a przyjdzie jeszcze taki moment, żal za grzechy i tak dalej. No, ilu umrze w stanie żalu za grzech? Najczęściej umierają w stanie rozpaczy, a tam nie ma miejsca na żal za grzech. Ktoś, kto tak sobie myślał, że a jeszcze zdążę wzbudzić w sobie taki żal. No nie. Już go tak szatan zmanipuluje, że jedyne, do czego będzie zdolny, to do rozpaczy, do aktu odrzucenia Bożego miłosierdzia. Więc Eucharystia daje nam łaskę, byśmy to zrozumieli. Nie tylko zrozumieli, ale żebyśmy potrafili walczyć z naszymi grzechami. Dzisiaj wielu ludzi buntuje się na tego rodzaju naukę. W ogóle nie przyjmuje nauki o grzechu. Jest w internecie bardzo popularna taka młoda kobieta, która miała przez jakiś czas taki swój kanał i po prostu no teraz ona w ogóle chyba odeszła od kościoła katolickiego, poprowadzi taki vlog, który no jest skierowany przeciwko kościołowi katolickiemu. No i tam zaprasza wielu podobnych sobie, też rówieśników, młodych ludzi. No i tam właśnie buntują się na tą naukę kościoła o grzechu. Mówią, że nie uczynicie nas grzechem. Nie uczynicie nas grzechem. Wy, Kościół katolicki, księże, nie uczynicie nas grzechem, wmawiając nam grzech różny, prawda? Bo to nas stygmatyzuje, z tym sobie później nie możemy poradzić, z taką prawdą i tak dalej. No to, że oni sobie z tym nie radzą, to znaczy, że albo ktoś im tego nie wytłumaczył, albo oni tego nie chcą przyjąć. Ale ja bym na to spojrzał jeszcze inaczej. Że po prostu ktoś nie zrozumiał, czym jest msza święta i czym jest ofiara Pana Jezusa na krzyżu. Dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy? Bo jeżeli ja tę prawdę zrozumiem, to ja nie mam problemu uznać to, że jestem zdolny do popełnienia grzechu i że naprawdę mam za co pokutować tutaj na ziemi, za każde zło, do którego się przyczyniłem. I nie muszę obwiniać Kościoła katolickiego, wszystkich księży za to, że mi przypominają prawdę, że jestem grzeszny. Bo jeżeli uczestniczę w Eucharystii, to widzę miłość Chrystusa, która owszem,
Musiała bardzo cierpieć z powodu mojego grzechu, ale nigdy mnie nie odrzuciła. Co więcej, oddała swoje życie za mnie. Tu potrzeba zrozumieć Eucharystię. Tu trzeba wyjaśniać Eucharystię. A jak się dzisiaj tłumaczy Eucharystię młodym ludziom? Pamiętacie takie lekcje katechezy, czy nie? Ale jak oglądam, czy przeglądam jakieś niektóre nagrania w internecie, które niestety czasami wychodzą spod ręki duchownych, ale często też świeckich, no to msza święta to taki wesoły piknik, event, koncert, ma być muzyczka, ma być fajnie i tak dalej, że czasami nawet ci młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że w trakcie tego koncertu odbyła się msza święta, jak to miało miejsce w Łodzi ostatnio, taka głośna sprawa. Autentycznie dostawałem takie SMS-y od ludzi, którzy tam uczestniczyli, którzy no mieli w sobie jakiś wielki, wielki niepokój, czy oni mają się spowiadać z profanacji mszy świętej. No bo nikt im nie powiedział, że to jest msza święta. Oni myśleli, że to jest koncert, że sobie tam chodzili, biegali i tak dalej. No. A ktoś później się tłumaczył, że no przecież my musimy wychodzić do młodych. No nie w taki sposób, żeby robić cyrk z Eucharystii, ale tak właśnie wielu się kojarzy, że to będzie jakiś koncert rockowy i gdzieś tam w międzyczasie kapłan wyciągnie rękę i że to będzie wielka ewangelizacja, antyewangelizacja, a nie ewangelizacja, jeżeli już miałbym tutaj być. Nic się nie mówi o tym, że na takiej Eucharystii przede wszystkim chodzi o Chrystusa, o Jego cierpienie, Jego ofiarę za nasze grzechy. Ma być wesoło, ma być klimat i tak dalej. Ucztujmy, bawmy się, ani słowa o tym wymiarze pokutnym. Myślę też, że Eucharystia daje nam wielką łaskę, jeżeli już mówimy właśnie w tym temacie grzechu, że przez udział w Eucharystii zostają zgładzone w nas grzechy lekkie. Wiadomo, jest ten akt pokutny i odmówienie z wiarą aktu pokutnego w czasie mszy świętej gładzi grzechy lekkie, uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli przyjąć komunię świętą. Tu zawsze dopowiadam, to nie znaczy, że my mamy się później z tych grzechów nie spowiadać, bo mamy się spowiadać, nawet z tych lekkich grzechów. Przy okazji najbliższej wizyty w konfesjonale ja te grzechy muszę też wyznać. Tak więc, ale tak czy siak, to właśnie w czasie mszy świętej otrzymujemy od Pana Boga taką specjalną łaskę, że te grzechy lekkie są zgładzone i to nas uświęca. To nie pozwala, abyśmy popadali w grzechy ciężkie. To jest właśnie tak jak w chorobie. Jeżeli punktujemy tego każdego małego wiruska, który się w nas pojawi na tym wczesnym etapie, to się nie rozwinie żadna ciężka choroba. Jak ktoś często chodzi na przykład na mszę świętą, no to praktycznie można powiedzieć, że no trudno byłoby, aby popełnił grzech ciężki, bo ma tyle łaski, tyle Bożej łaski, no że jeżeli upadnie ciężko, no to już jest naprawdę poważna sprawa. To już jest poważna sprawa. Ale Eucharystia nas uświęca, pomaga nam no po prostu przeżywać nasze życie zgodnie z wolą Bożą, czyli z dekalogiem. No właśnie, ale czy o tym wszystkim się mówi? Czy to jest tłumaczone ludziom tak, jak być powinno? Bo wielu ludzi latami nie chodzi do spowiedzi, bo tłumaczy sobie, że no przecież był akt pokutny i no, wszystkie grzechy zostały zgładzone. No ale czy tam były jakieś grzechy ciężkie? No były grzechy ciężkie, ale wszystkie grzechy zostały zgładzone i tak dalej. No nie, no tylko grzechy lekkie. Tylko grzechy lekkie. A właściwie to ja nie wiem, który to jest lekki czy ciężki, więc ja sobie nie robię jakiegoś problemu. Gdzie tutaj jest problem? No problem jest w tym, że brakuje właśnie katechezy na ten temat i w wielu przypadkach tłumaczenie ludziom tego, o ile w ogóle jest to tłumaczone, to jest nakładanie błędów na błędy. Zamiast właśnie tej zdrowej nauki, żeby przypadkiem ludzi nie zrazić, żeby się tam nie zrazili. To tak na zachodzie jest, jak gdzieś tam przyjeżdżam, no to tam czasami niektórzy próbują mówić mi, o czym mam mówić, albo mam o czym nie mówić, jakich tematów mam nie poruszać. No to zresztą już jak słuchają mojego kanału, to wiedzą, że ze mną to tak się nie da, że raczej ja i tak mówię to, co chcę powiedzieć. Więc mnie już nie zapraszają w różne miejsca i nawet wiem, że jestem na jakiejś tam liście tych księży, których po prostu nie wolno zapraszać w pewne miejsca, bo zrażą ludzi i tak dalej. No, no właśnie. Zrazić ludzi, ale potem odpowiadać, musieć odpowiadać przed Bogiem za ich błędy, za ich grzechy, za świętokradztwa, a może nawet i za wieczne potępienie. Nie chciałbym być w skórze takiego kapłana. Nie chciałbym być w skórze takiego rodzica. Tu musi być prawda, prawda w oczy. No właśnie. A skoro widzimy, że przy konfesjonałach
tłumów nie ma, a jeżeli jako kapłani widzimy, że jakość spowiedzi pozostawia wiele do życzenia, no to no niestety widzimy, że to błędne nauczanie, błędna katecheza o Eucharystii, o sakramentach, o grzechach, no jest cały czas pewną normą i to się musi zmienić, jeżeli chcemy doprowadzać młodych ludzi do Kościoła. Musi tutaj być jakieś bardzo konkretne działanie, które no, dotrze do katechetów, do nauczycieli, do kapłanów też, którzy pracują z młodzieżą, aby przekazywali młodym właśnie jak najbardziej poprawną naukę o Eucharystii. Dlatego na pewno to wielkie dzieło, jakie tutaj miało miejsce, Lednica, ono było taką okazją, żeby do tych kilkuset tysięcy młodych ludzi powiedzieć taką solidną, mocną katechezę na ten temat. I to trzeba będzie robić. I to trzeba będzie robić. Nie przez pudrowanie, ale przez mówienie tak, jak jest. Mówienie prawdy. Przez katechizmową naukę. No właśnie, oby tak było. I takim pierwszym znakiem, że ta nauka jest zdrowa, będą też spowiedzi. Czasami jak jeżdżę w niektóre parafie, też miło spowiadać, bo to słychać po ludziach. O, tutaj jest formacja. Tutaj kapłan pracuje tak, jak powinien. Tutaj słychać po spowiedziach, że nie ma jakiegoś tam błędu. Ale to od razu widać, to od razu słychać. Także pamiętam, kiedyś pojechałem na rekolekcję za granicę i też tak nie za bardzo wiedziałem, o czym mam mówić, a zawsze pytam Pana Boga, o czym mam mówić i tak do końca nie zostało mi to powiedziane. No ale tak się uparłem, że dopóki mi Pan Bóg nie powie, o czym mam mówić, no to nie będę mówił. No i tutaj już jest msza święta, na której miałem mówić pierwsze kazanie i nadal nie wiedziałem, o czym mam mówić. Nic nie przygotowane, kompletnie. Wyjazd za granicę, ktoś zainwestował grube pieniądze, żebym tam przyjechał. A ja nadal nie wiem, o czym mam mówić. Mówię, Panie Boże, nie wiem, o co chodzi, ale wyjdę i nic nie powiem, przez Ciebie. No i tak tuż przed mszą świętą ksiądz powiedział, no to idź jeszcze tam pospowiadaj, bo tam ktoś może będzie chciał. To mnie w ogóle zaskoczyło. Co za granicą spowiedzi święte? To już tam różne były przypadki, że tam jakieś kosze na śmieci były w konfesjonale, mopy, szmaty i tak dalej. A tutaj konfesjonał działa. No i ksiądz poprosił. No i jak wsiadłem do tego konfesjonału, przyszła pierwsza osoba, druga, trzecia, czwarta i już miałem całą listę, o czym mam mówić. Cały plan rekolekcji. I to naprawdę były jedne z najlepszych rekolekcji, gdzie dosłownie ani słowem się nie musiałem przygotowywać wcześniej. Tylko po prostu za każdą osobą na karteczce sobie coś tam zapisywam, jakieś poszczególne punkciki, o czym mam mówić. Wszystko wyszło, co jest problemem tej parafii, o czym mam mówić. Pan Bóg dał mi konspekt całej konferencji. I później na koniec ten ksiądz powiedział, bo się to po kilku dniach skończyło, że księże, ale to ksiądz naprawdę musiał się napracować nad tymi rekolekcjami, to każda konferencja tam ponad godzinę i tak dalej. Ja mówię, no się napracował po prostu, że... Ale właśnie to jest to, żebyśmy potrafili no, zobaczyć, co się dzieje w tym konfesjonale i zobaczyć też, jaka jest jakie zrozumienie wielu spraw dotyczących Eucharystii, Komunii Świętej i tak dalej. No właśnie. Eucharystia i konfesjonał to są te dwa miejsca, gdzie możemy najwięcej nauczyć się o tych skarbach naszego Kościoła, o Jezusie Chrystusie. Bo co to jest Chrystus? Kim jest Chrystus? Chrystus to łaska. Chrystus to miłosierdzie. Chrystus to łaska i miłosierdzie. I tam, gdzie jest Eucharystia, tam, gdzie jest spowiedź, tam jest Boża łaska i tam jest miłosierdzie. Mówiąc jeszcze inaczej, najlepiej spędzony czas na ziemi to jest czas, kiedy jestem w Kościele, kiedy jestem na Eucharystii. Ponieważ właśnie tam istnieje szansa, że na przykład będę chciał zerwać ze swoim grzechem, że tam pojawi się takie postanowienie, że być może właśnie tam zacznę podejmować drogę pokuty, że właśnie tam zacznę się uświęcać. Nigdzie poza świątynią, poza modlitwą, poza Eucharystią czegoś takiego dokonać z taką Bożą łaską nie da się. Nie da się. A właśnie to, czyli właśnie zerwanie z grzechem, świętość życia, pokuta, to są warunki konieczne, byśmy się mogli zbawić. No, ale to trzeba zacząć już dziś. Od tej mszy świętej. No już dzisiaj to się nie da, bo już po mszy świętej. Ale od kolejnej, od jutra. Od jutra, od kolejnej mszy świętej musi być w nas takie postanowienie. Idę na mszę świętą, bo chcę być święty. Bo chcę się zbawić. Bo chcę, żeby mi Jezus w tym dopomógł. Idąc z taką intencją, z taką modlitwą, na samym początku, to
to jestem pewien, że Pan Jezus przemówi do nas przez jakieś słowo, czy to z pierwszego czytania, czy z psalmu, czy z drugiego czytania, jeżeli to jest niedziela, czy uroczystość, czy z homilii Słowa Bożego, czy może jeszcze z jakiejś modlitwy, która jest w czasie mszy świętej odprawiana. Też Pan Bóg do nas mówi, też do nas Pan Bóg mówi. Ja czasami to właśnie sam się łapię, jak na przykład są te modlitwy, czy to z tych modlitw eucharystycznych, czy kolekty przed Ewangelią, czy przed czytaniami, czy przed ofiarowaniem, że tam jest tyle treści, że to aż nadto daje okazji do podejmowania dobrych postanowień. A więc właśnie tutaj, w czasie Eucharystii, w kościołach, toczy się ta najważniejsza walka o nasze dusze, o naszą świętość, o niebo. No ale też w czasie Eucharystii my toczymy walkę za duszę ludzi, którzy nie są na takiej drodze jak my, którzy jeszcze mają do Pana Boga daleko. I to też jest najlepsze miejsce walki o ich duszę. Nigdzie indziej, jak właśnie w czasie Eucharystii. Jak ktoś pyta, co mam zrobić ze swoimi pogubionymi dziećmi, rodzicami, kolegą, koleżanką, czy tak dalej, mężem, żoną, no to odpowiedź jest prosta. Idź na mszę świętą. Przyjmij komunię świętą w jego, w jej intencji. Mów Bogu o nim. Mów Bogu o nim. Proś go, aby go zbawił. Na pewno po drugiej stronie wszyscy się dowiemy, ile dusz skorzystało z tej naszej modlitwy w czasie mszy świętej. No ale też każdy z nas zobaczy, ile sam skorzystał i albo też stracił, kiedy no, z tej mszy świętej wiele nie wynosił. To, co mówiłem też w czasie dzisiejszej liturgii, kazania, że wielu ludzi boi się o swoje zdrowie, o swoje majątności, o swoje życie, losy świata, a zupełnie nie boją się o swoją duszę. I to jest gigantyczna pułapka złego ducha. I to jest, myślę, rzecz bardzo smutna, że wśród nawet takich gorliwych katolików niestety spotykamy takich, którzy bardziej będą bać się o te sprawy materialne niż o swoje własne zbawienie. To tylko pokazuje, że ten nasz katolicyzm ciągle nie jest jeszcze taki, jaki być powinien. No i jeszcze taki inny rodzaj katolików, który się ostatnio pojawia w kościele, no to właśnie katolicyzm z klasy, jak trwoga, to do Boga. No dobrze, że chociaż do Boga, bo można by do baru. Więc to i tak nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale jak się trwoga kończy, no to już Pana Boga nie ma. Ja myślę, że mimo wszystko dobrze, że przyszli do tego Boga. Może niektórzy z nich jakoś się zakorzenią w Nim i odkryją, że to nie tylko w czasach kryzysu mam być przy Nim, ale także i wtedy, kiedy będzie lepiej. Myślę też, że musimy się przejąć tym, że ci ludzie rzeczywiście przychodzą w takiej wielkiej trwodze, w tym wielkim zalęknieniu, że to może się udzielić także innym. Ogólnie też na pewno kłóci się to z takim zrozumieniem, co to znaczy, że Bóg jest z nami, to trwanie w lęku. Ten, kto ma świadomość, co to znaczy, że Bóg jest z nami aż do skończenia czasów, do skończenia świata, nie powinien się niczego lękać, ale szukać Jego obecności. Być jak najbliżej Jego obecności. Matka Boża powtarza dokładnie to samo, że ci, którzy ją kochają, którzy wzrastają w jej bliskości, którzy powierzają się pod jej specjalną opieką, jak mówimy, chronią się pod jej płaszczem, nie mają się czego obawiać. W wielu orędziach powtarza to samo. Powtarza też, że strach jest bezużyteczny, nic z niego nie mamy, tylko tracimy. Oddajemy się coraz bardziej złemu duchowi. I żeby przewalczyć strach, trzeba modlić o łaskę zaufania. Nie bez powodu Pan Jezus kazał napisać siostrze Faustynie pod obrazem swojego miłosierdzia: Jezu, ufam Tobie. Jakby chciał pokazać tę najważniejszą modlitwę dla nas, ludzi końca czasów. Mamy Bogu ufać. Kto Bogu ufa, nie musi się niczego lękać. Myślę, że z tego rodzi się odwaga. Myślę, że z tego rodzi się też cierpliwość. Aby przyjmować to, co niesie ze sobą każdy dzień. A te właśnie cnoty i odwaga i cierpliwość są dziś bardzo, bardzo potrzebne. Ale żeby były, również trzeba o nie prosić. Prosić w czasie Eucharystii. Tutaj też przy okazji warto powiedzieć o czymś takim, co się czasami pojawia w naszym duszpasterstwie. Problem mszy na zapas. Pójdę sobie na jedną mszę świętą i wystarczy. Naładuję się na jakiś czas.
No, jeszcze pół biedy, jeżeli na tydzień. Gorzej, jeżeli to jest na miesiąc, albo na pół roku, czy na rok. Nie ma czegoś takiego. Msza Święta jest nam dana na ten konkretny dzień, w którym w tej mszy uczestniczymy. I też Eucharystia uczy nas, aby nie wybiegać za bardzo w przyszłość, skoro dawana jest nam na ten konkretny dzień. Przyjdzie kolejny dzień, będzie kolejna okazja, aby oddawać Panu Bogu to, co się dzieje w naszym życiu. Ale dziś nie musisz się martwić o jutro. Dziś koncentruj się na dniu dzisiejszym. Tak przeżywaj Eucharystię. Przeżyjesz ją owocnie, skupiając się tylko na tym, co jest problemem dokładnie tego dnia. Jest w nas taka pokusa, żeby wychodzić w przyszłość. Bo na przykład ktoś nam tę przyszłość zapowiada, objawia. No właśnie, jest dzisiaj taki problem. Ja mam przede wszystkim problem z takimi różnymi orędziami, które ze szczegółami najdrobniejszymi opisują przebiegi wojen, które nas czekają. Przebieg na przykład III wojny światowej. I niektóre z tych orędzi przypisuje się niektórym świętym, na przykład ojcu Pio, czy świętej Łucji, jeżeli ona jest świętą już, czy jeszcze nie, nie wiem właśnie, ale Łucji, w każdym razie jednej z widzących z Fatimy. No właśnie, jest tego dużo. I jeszcze mnóstwo innych. Jakoś mi się to nie widzi, żeby to było od Boga. Tak mi się wydaje. A trochę na temat rozeznawania objawień wiem, uwierzcie. Przeczytałem, dowiedziałem się i też proszę Pana Boga o te dary Ducha Świętego, żeby te sprawy rozpoznawać. W tych orędziach, które są nam objawione, znane, typu Fatima, choć Matka Boża zapowiedziała, że będzie wojna i później druga, jeszcze bardziej straszliwa, ona nie mówiła i nie dopuszczała się do takich szczegółów, typu, że zajęte będą te miasta, tamto miasto, kolejności, ruch wojsk i tak dalej, rodzaje użytych broni i tak dalej. No Matka Boża czegoś takiego nie mówiła. A tak właśnie jest w tych wszystkich współczesnych orędziach. Jak człowiek to czyta, co w nim zostaje? Lęk. Bo to tutaj wpadamy w sidła determinizmu. To się musi wydarzyć. No bo przecież powiedziało to niebo. To nawet niektórzy ludzie potrafią już dziś podjąć decyzję. Wyprowadzamy się na przykład z takiego miasta jak Szczecin, bo według jednego z orędzi Szczecin będzie zbombardowany. No to jeżeli ktoś ma świadomość, że inwestuje setki, tysiące złotych, miliony w jakieś mieszkanie w Szczecinie i że to ma zostać zbombardowane, no to w takim razie wyprowadza się stamtąd, sprzedaje mieszkanie i nie ma katolików w Szczecinie. Bo uwierzyli jakiemuś orędziu. Niepotrzebny kościoł, nic, nic. Pan Bóg się obraził na Szczecin, nie ma w Szczecinie. No tam jeszcze wiele, wiele innych miast. Oczywiście są czasami takie wyjątki. Na przykład siostra Faustyna dokładnie dowiedziała się od Pana Jezusa, że pewne szczególnie umiłowane miasto zostanie przez Boga dotknięte wielką karą w Polsce za grzech. I to chodziło o Warszawę. Ale za jakie grzechy tam? No też był grzech aborcji niestety w tym czasie, latach 30. I to Matka Boża zapowiedziała, chociaż i tak uniknęła wypowiedzenie tej nazwy Warszawa, ale że umiłowane przez Boga miasta, czy może o Kraków też chodziło, nie wiem do końca. Chyba nie o Kraków, bo Kraków nie został zniszczony w czasie wojny, o Warszawę. Więc to są takie bardzo, bardzo wyjątkowe informacje. Jest wielka powściągliwość nieba w tym temacie. Jeżeli kolejna osoba dzwoni do mnie z przerażeniem, bo właśnie ktoś wysłał jej jakieś takie bardzo szczegółowe opisy tego, co czeka świat, w czym dzisiaj no, celują tak zwane objawienia z Treviniano Romano, które są absolutnie od szatana, to mówię z całą odpowiedzialnością, no to ci ludzie w tej wielkiej panice naprawdę są już naprawdę niedaleko od tego, żeby postradać zmysły. Gdzie w tym jest chrześcijaństwo? Jeżeli oni później ten lęk potrafią przerzucić na swoich najbliższych, na współmałżonka, na dzieci, kapłanów i tak dalej. W tym Pana Boga nie ma. Matka Boża w jednym z orędzi, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku, w 1987 roku, powiedziała tak, od razu zaznaczam, są to orędzia zatwierdzone przez Kościół, przebadane. Nie chcę, aby moje dzieci były przeciążone informacjami, które nie pomogą im zbliżyć się do mnie. Mówię o tendencji, którą tyś sama była zaniepokojona. Masz rację, mając awersję do zła. Pochodzi bezpośrednio ode mnie.
i jest sama w sobie darem, wielu tego nie rozumie i dostrzega w tym brak siły, jednak odraza od wszelkiego zła powinna być normą dla wszystkich moich wyznawców, a nie tylko nielicznych. Niestety istnieje tendencja wśród niektórych, którzy chcieliby, abyś myślała, że przygotowanie się na to, co może nadejść duchowo, czyli w sferze duchowej, obejmuje wiedzę ludzką, to znaczy wiedzę, która nie ma prawdziwie duchowej natury. To im więcej informacji ktoś nagromadzi o złym duchu i jego kohortach, nie przyczynia się do dalszego rozwoju duchowego, a w rzeczywistości często może go utrudnić, skupiając się na tym, co nie pochodzi od Boga. Tajemnica serca, którą pragnę wam wyjawić, jest taka. Ten, kto chciałby tylko mnie kochać i czynić wszystko dla mojej chwały, nie interesuje się dziełem złego, z wyjątkiem wyrzeczenia się go. Serce pełne miłości do mnie nie ma miejsca na nic innego i wykaże brak zainteresowania tym, co złe. Nie znaczy to, że nie ma niektórych, takich jak niektórzy kapłani, którzy są wybrani do działania przeciwko złemu, jak egzorcyści, ale jest ich niewielu i specjalnie przeze mnie wybranych. I tutaj przerwa mała i komentarz. Matka Boża mówi, że są takie osoby jak ta, do której skierowała te słowa, które mają w sobie jakąś awersję do zła, że po prostu unikają tego. Ja znam takie osoby i to są osoby Boże, które codziennie się modlą, uczestniczą w Eucharystii, adorują Pana Jezusa. Mam na przykład taką jedną znajomą pod duchową opieką i ona mówi, że ona w ogóle ostatnio nie ogląda telewizji. Może tam jedna, dwa jakieś tam migawki z wiadomości. Powiedziała nie, ja nie chcę na to patrzeć. To nie znaczy, że ona zamyka oczy na to wszystko i że zamyka się w swoim domu i udaje, że nie ma problemu, bo ona o wiele bardziej niż inni ma świadomość tego problemu. I o wiele bardziej niż inni włączyła się w pomaganie ludziom. Ale robi to dokładnie tak, jak Bóg tego chce. Przez swoją ofiarę składaną Bogu codziennie, przez przyjmowaną Komunię Świętą, przez modlitwę i przez post. I podejrzewam, że mało kto byłby jej w stanie dorównać w tym. Oczywiście inni pomagają na inne sposoby, ale ona właśnie w ten, który jest najskuteczniejszy. Czyli to nie jest tak, że ona zamknęła oczy, uszy i nie. Ona mówi, ja na to nie chcę patrzeć. I to jest dobre, to jest właściwa droga. Nie warto wpatrywać się w te ciemności, bo można bardzo łatwo stać się częścią tej ciemności. Nawet człowiek nie wie kiedy. Dziś niestety jest taka tendencja. Oglądać, wiedzieć wszystko, interesować. Człowiek już sam nie wie, kiedy staje się częścią tego zła. Traci nadzieję. Traci zaufanie do Boga. Zaczyna nienawidzieć. O to tutaj chodzi. I też mówi tutaj Matka Boża już o tej innej tendencji, kiedy ktoś interesuje się działaniami złego. Ale Matka Boża mówi, to tylko nieliczni mają taką łaskę, jakby chociażby egzorcyści i kapłani, którzy są przez nią do tego zadania wybrani. Ja miałem kiedyś taki etap, znaczy nie, że miałem, bo go ciągle poniekąd mam, że badam różnego rodzaju zagrożenia związane z kulturą masową, które mogłyby dotyczyć duszy dzieci. A więc to jest trochę takie zerkanie w to wszystko, co jest niebezpieczne duchowo. Ale to też nie polega na tym, że ja oglądam wszystkie filmy dla dzieci, wszystkie horrory, nie wiadomo co by mogło zaszkodzić, po to, żeby później ludziom powiedzieć, słuchajcie, to jest złe. Nie. Chodzi tylko o rozpoznanie pewnych mechanizmów i pokazanie, jak sobie z tym radzić. Ale no niestety się znalazło wielu pseudonaśladowców, którzy zaczęli robić dokładnie to samo i bardzo się pogubili, tak mówiąc delikatnie. Ja ostrzegałem, że to się tak skończy. Jeżeli ktoś zacznie w taki sposób to robić, jak na przykład ja jako kapłan, który mam specjalną ochronę, a oni tej ochrony nie mają. To taka jedna pani właśnie chciała też pisać książkę o tych różnych zagrożeniach duchowych w świecie dzieci, młodzieży. No to dostała taki łomot od czarnego, że no, tak ogólnie mówiąc. Więc za to się zawsze obrywa, ale masz pewną łaskę od Boga, albo tej łaski nie masz. Masz upoważnienie od Boga, albo jej nie masz. Dzisiaj to byśmy chcieli być właśnie takimi specjalistami od tego, co najmroczniejsze, najciemniejsze. Dalej mówi Matka Boża. Tendencja dzisiejszych chrześcijan zafascynowanych dziełem złego ducha obnaża jedynie powierzchowność ich miłości do mnie. O wiele lepiej zrobią, spędzając ten czas na modlitwie lub ze mną w Najświętszym Sakramencie. Tak będą przygotowywani, a nie przez gromadzenie wiedzy o złym i jego uczynkach.
Jego dzieł jest wiele w dzisiejszym świecie. Twoja praca powinna polegać na walce z Nim przez modlitwę i pokutę, a nie przez poznawanie zła. Nakazuję moim wyznawcom, aby odwrócili wzrok od złego i skierowali go na sprawy nieba. Gdzie spędzasz swój czas, tam będzie twoje serce. To pokazuje, gdzie naprawdę jest serce. Nie radujcie się tak bardzo, że dano wam moc wyrzucania demonów, ale tym, że wasze imiona zostały zapisane w niebie. Istotą serca jest miłość. Jeśli naprawdę mnie kochasz, będziesz szukał tylko tego, co jest ode mnie, a nie tego, co należy do tego, który mnie nienawidzi. Sam szatan pracował nad popełnieniem tego szaleństwa, dając moim dzieciom fałszywe poczucie bezpieczeństwa przez tak zwaną wiedzę o tym, co ma nastąpić. Jeszcze raz mówię ci, najlepsze przygotowanie, jakie możesz mieć, to być przygotowanym na długie godziny modlitwy i pokuty z miłości do mnie i większej ilości czasu spędzonego ze mną w Najświętszym Sakramencie. To przygotuje cię nie tylko na wszelkie wydarzenia w tym świecie, ale i w przyszłym. Gdy zobaczę cię twarzą w twarz, zapytam cię, jak spędziłeś czas ze mną czy z moim przeciwnikiem? Jak odpowiesz, zależy od ciebie. Teraz jest czas, aby dokonać wyboru. Mi się wydaje, że tu są słowa Pana Jezusa, bo tam te objawienia to były raz Matki Bożej, raz Pana Jezusa i tu z tego kontekstu wynika, że to mówi Pan Jezus. A więc jak spędzamy czas? Czy siedząc godzinami w internecie, w telewizji, śledząc właśnie te poczynania złego, obserwując je, czy właśnie przed Najświętszym Sakramentem modląc się? I ciąg dalszy jeszcze tego fragmentu. Innym aspektem, który zasmuca mnie w związku z tym współczesnym zjawiskiem, jest zarozumiałość, która często wyrasta z osób zaangażowanych w tę działalność, niejako ścigania demonów. Patrzą na tych, którzy zostali tak samo zmyleni, jak na tych, którzy są od nich gorsi i są nadęci dumą i samopoznaniem. Gdyby jednak nie moja łaska i miłosierdzie, z pewnością byliby tacy sami. Czym mogą się chlubić? Czy nie wszystko jest Boga? Czyż nie jest moje całe stworzenie? Czy to nie wszystko moja wiedza? Wśród tych, którzy twierdzą, że mnie kochają, nie ma miejsca na dumę ani na chwałę własną. Muszą kochać wszystkie moje stworzenia, tak nawet te, które popadły w grzech. W ten sposób otrzymają pomoc. Zobaczą waszą miłość do mnie i innych i będą chcieli być tacy jak wy. Świętość, którą wam daję, nawróci innych, sprowadzi innych, którzy upadli daleko ode mnie, z powrotem do mnie, jeśli naprawdę jesteście moimi świadkami na ziemi. To jest bardzo ważne zdanie, jeszcze raz powtórzę tutaj. W ten sposób otrzymają pomoc, zobaczą waszą miłość do mnie i innych i będą chcieli być tacy jak wy. Świętość, którą wam daję, nawróci innych, sprowadzi innych, którzy upadli daleko ode mnie, z powrotem do mnie, jeśli naprawdę jesteście moimi świadkami na ziemi. Więc mówię wam jeszcze raz, jeśli naprawdę mnie kochać, spędzajcie ze mną swój czas, cały swój czas. Nie rozdzielajcie swojego czasu, który słusznie jest mój, na dzieło złego. Niech zostanie zapomniany i zaciemniony, a nie w centrum twoich myśli. Wyrzeknij się go i jego uczynków. To wystarczy powiedzieć o nim i poświęć swoje myśli, swój czas, swoją miłość na mnie i na moje uczynki. Idźcie za przykładem świętych w tym temacie. Niewiele mówili o złym, ale zawsze o mnie i mojej matce i o tym, co jest święte. Zaprawdę powiadam wam, kto naprawdę wyznaje, że mnie kocha, wyrzeknie się wszystkiego, czym jest ten świat, łącznie z jego księciem ciemności i podąży za mną. No właśnie. No chcielibyśmy tak trochę wiedzieć czasem więcej, widzieć więcej, przewidzieć przyszłość i móc błysnąć w towarzystwie. Oj, wiem trochę więcej, mam lepszy umysł, analizę i tak dalej. A czego nas uczy Eucharystia, czego nas uczy Jezus? Pójdźcie za mną, bo jestem cichy i pokornego serca. Pójdźcie za mną, bo jestem cichy i pokornego serca. Szukajcie tylko wiedzy o sprawach Bożych, o tym, jak się uświęcić, jak się do mnie przybliżyć, a nie o sprawach złego, czyli wojny, epidemie i tak dalej. Eucharystię kochają ludzie pokorni, którym wystarczy właśnie Chrystus, bo Eucharystia uczy pokory.
A pyszni nudzą się, źle się czują na Eucharystii. Mówią, nic mi to nie daje, nic mi to nie daje. Aktem pokory w czasach kryzysu jest zwracać się do Boga, jedynie do Boga, który jedyny zna przyszłość, a nie do ludzi, którzy często nie znają prawdy. Może na tym skończę, bo jest godzina 14 i żebyśmy wyrobili się ze wszystkim, co jest teraz zaplanowane, a ciąg dalszy. O której godzinie? O 15 koronka i... czyli o 15.30. Dobrze, to tutaj się wiecie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A Królowo Pokoju, módl się za nami. Bóg zapłaci.